No i weszło! Jak babci kucham! Ha, flewy fink, alfa wolf! Czuję się jak samiec alfa! Skręciliśmy w trochę ciekawy kierunek, jeśli o to chodzi. No bo w tym roku pomieszaliśmy zarówno nu metal, jak i metalcore. Doskonała mieszanka, którą znienawidzi każdy purysta, ta metalu. W sumie dlatego ją kocham, bo jest połączeniem najgorszego zła dla wszystkich purystycznych metalowców, którzy w żyłach mają rtęć, a jedyne czego słuchają to metaliki czy innego klasycyzmu. Tradycjonalista zesrałby się na widok tej płyty. No i tego, że będę ją wychwalać. Tak, płyta Alpha Wolf, która oczywiście już na etapie okładki już sugeruje, że to raczej będą takie ziomalskie bardziej i bardziej luzowata oczywiście struktura. Nie da się też ukryć, że akurat też mamy jeden fit z udziałem jednego rapera, do którego jeszcze przejdziemy. No i na dodatek jeszcze różnorakie rapsy. Nie tylko z powodu tego fitu, ale też i sam frontman też będzie tu nieco nawijał. Ale bez zbędnego przedłużenia przyjrzymy się wszystkim 12 utworom po kolei, jak zawsze. I oczywiście zostaw lajka oraz subskrypcję i jedziemy z koksem. No to zaczynamy z grubym przytupem, jakim jest Bring Back the Noise, który oczywiście już wycieka taką gangsterką. A to jest z tych takich przyjemniejszych gangsta płyt, które można by powiedzieć, że czuć tu ten vibe. Dostajemy dużo skreczy, rzecz jasna, czyli właśnie takich machlajką DJ-ką. No i dostajemy też bardzo mocne growy. W ogóle mój ulubiony utwór z całej płyty. Chociaż nie jest jedyny, bo też trzeba pamiętać, że będą poważniejsze momenty na tej płycie, do których przejdziemy za chwilę i te też są na poziomie. I jeszcze bardziej dojebanym utworem jest Double Edge Demises, który właśnie tutaj czuć jeszcze większy power dosłownie. Tutaj jest to taki bardziej mocarny, bardziej bangerowy utwór, który jest oczywiście bardzo przyjemny. Tutaj po wokalach widać gitary też nie pierdolą się w tańcu. No ale teraz trzeba troszeczkę ostudzić atmosferę i przejść do utworu dużo poważniejszego, który też był niedawno nawet promo singlem. No i tak jak wspomniałem wcześniej, przejdziemy już do dużo mroczniejszego stylishu. Hunter, bo tak się nazywa utwór, który został niedawno wydany jako promo singiel, jest naprawdę bardzo mrocznym, bardzo intrygującym, no i na dodatek odbiegającym od dwóch poprzednich utworów. Taki widać, że inny stylish, ale jakoś nie psujący za specjalnie oczywiście płyt. Powiem tak, że mi się naprawdę bardzo podoba się mi się ten utwór. No jest on też również moim ulubionym. I nie da się ukryć, że też przez swoją tajemniczość i nieco taką mroczność właśnie wybija się na tle pozostałych. Wracamy tam, skąd zaczęliśmy. Sucks to suck, z jedynym featuringiem, jakim jest Ice-T, którego można kojarzyć, jeśli się moja pamięć nie myli, z Body Count. Wiecie, tego kultowego już rap-rockowej grupy. Ale wracając, tutaj również mamy tu taki chillere i różnego rodzaju wyluzowanie i to ja nie mogę, to jest tak dobre. Już jest ponos o tym, że Ice-T ma bardzo dobre flow na tym nagraniu, co sprawiało ogólnie, że przyjemnie się naprawdę tego słucha. Czuć nieco taką hip-hopową
vibe, a jednocześnie jest on przeplatany właśnie bardziej takimi metalcore'owymi stawkami. No, oczywiście przechodzimy już do bardziej dramatycznych, bardziej nieco poważniejszych ton. Whenever You Are Ready to jest chyba, jeżeli się nie mylę, już drugi promosingiel, czy tam nawet i trzeci mi się wydaje promosingiel, bo jest to coś, co już w poprzednich, wcześniej wydanych tych promosingli. No tutaj jest to nieco bardziej baladkowe, nieco bardziej widać dramatyczne. Wciąż jednak jest to bardzo dobry utwór. Te ziomalskie klimaty wraca Pretty Boy! Tak, trochę jest tu nieco bardziej takich substancji dosyć specyficznych wokali, ale to tak w połowie się to uspokaja, a tak to na początku jest wielgachny power, potężne screamosy, no i nieco bardziej luźniejsza i ziomalska atmosfera. W podobnych klimatach co Hunter jest właśnie Mangekyo? Dobrze myślę? Wiecie, japoński, nie moje klimaty, wiadomo, nie umiem japońskiego, więc powiem tak jak potrafię, czyli Mangekyo, który oczywiście jest dosyć uncanny. W ogóle początek tego utworu jest taki właśnie, no troszeczkę przeraża dreszczyki, no ale później i tak skakujemy oczywiście w bardzo mocne tony i w mocne wokale. No i też te gitary w ogóle brzmią troszeczkę jak z horroru. Dość oczywiście nieco ziomalskim, ale też nieco poważniejszym jest A Terrible Day for Rain, który oczywiście jest nieco głośniejszy, ale też za to powolniejszy. Kolejnym utworem jest oczywiście Feng, który jest bardzo mocny, bardzo krzykliwy. Można by powiedzieć, że tam gitary są dosyć mocne, chociaż screamosy też robią tutaj dużą robotę, można by powiedzieć. W Garden of Ice wracamy tutaj oczywiście do nieco bardziej ziomalskiej struktury, nieco więcej takiego bawienia się bitami, ale wciąż w takim wydaniu krzykliwym, tak jak Fang. No cóż, przed ostatnim oczywiście utworem jest tytułowy Half Living Things, który oczywiście no, będzie nieco kontynuował taki bardziej poważny, bardziej stonowany, rzecz jasna, ton oczywiście tego utworu. No i jest tutaj dużo oczywiście sampli, a wokale są tu krzykliwe, zaś cała instrumentalna część jest dużo spokojniejsza. Ostatnim utworem jest Ambulance, który oczywiście jest chyba z tych wszystkich najbardziej poważniejszy, najbardziej mroczny, no i oczywiście najbardziej taki dramatyczny. Nie da się ukryć, że jest to naprawdę dobry utwór, biorąc pod uwagę, że tutaj te wokale są bardziej, tutaj przewyższają takie melodyjne bardziej, bardziej takie spokojniejsze, co prawda są tu screamosy, no ale ich jest tu zdecydowanie dużo mniej, a sama muzyczka i w ogóle strona instrumentalna tam jest jeszcze bardziej stonowana niż w poprzedniku. Ale podsumowując, Half Living Things to jest naprawdę
porządny, bardzo zajebisty album, w którym to z jednej strony mamy tę luźną atmosferę, a z drugiej strony oczywiście nieco bardziej większą dramaturgię. I fakt, Fitz Ice-T naprawdę jest tu bardzo udany, jest on tu dobrze wykonany. Nie da się ukryć, że też w ogóle produkcja tej płyty jest tutaj na dobrym, wysokim poziomie. Na dodatek każdy z utworów jest po prostu dobry, chociaż powiem, że były takie spokczko utwory, ale też moi faworyci tak byli best of the best, ale to wiadomo, jest to w opisie. No i całość oceniam na 9,5 na 10, no a za tydzień nie zapowiadam jakoś konkretnej rzeczy, po prostu zrobię ankietę. Jeżeli zostanie wydana przynajmniej premiera, no to rozpocznijmy ankietowanie i wtedy zdecydujemy, co. Tym bardziej, że niedługo dojdzie jeszcze jedna rzecz, o której zdradzę oczywiście wspomnianej ankiecie, którą zobaczycie zanim się odpali w ogóle film na premierę, zapowiedzianą przeze mnie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.